Boxer.org ma przyjemność rozmawiać z kobietą, która tworzy historię polskiego boksu. Po raz czwarty zwyciężyła w międzynarodowym turnieju imienia Feliksa Sztama. Tak też się składa, że jest to jedyny polski triumf, ale jakże piękny. Lidia Fidura jest z nami. Mistrzyni Polski po pięknej walce pokonała Marinę Wonlową z Kazachstanu, nie dając jej w zasadzie żadnej szansy w każdej z czterech rund na zwycięstwo. Lidia, wielkie gratulacje. Powiedz nam, jak się boksowało. Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Szczerze powiem, że spodziewałam się trudniejszej walki. Myślałam, że stawi mi większy opór, że będę odczuwać bardziej jej ciosy. Wiedziałam, że jest wolniejsza ode mnie i mogłam na tym skorzystać. No ale spodziewałam się czegoś mocniejszego. Jaki był pomysł na Wonlową? Jak się przygotowałaś? Czego się spodziewałaś? Oglądałam właśnie jej walki na internecie i widziałam, że boksuje za podwójnej gardy i wystrzela właśnie pojedynczymi ciosami, jeden cios, dwa ciosy i myślałam, że są silne. No i ja postanowiłam także za podwójnej gardy i iść na wymianę z nią. Było parę takich wymian, no ale moje ciosy myślę, że były silniejsze. Wspomniałem, cztery zwycięstwa w turnieju Feliksa Sztama. Mnóstwo złotych medali mistrzostw Polski. Złoty medal mistrzostw Unii Europejskiej. Kiedy doczekamy się złotego medalu mistrzostw Europy, mistrzostw świata? Bo wiemy, że jesteś predysponowana do tego, żeby takie medale, te najwyższe złote medale zdobywać. Ja myślę, że jest jeszcze dużo pracy na pewno nad lewą ręką i nad dociągnięciem prawej ręki, ale to już trener się tym na pewno zajmie, będziemy pracować. Najbliższa impreza mistrzostwa Unii Europejskiej, tam będę się też przygotowywać do tego startu, także trzymać kciuki. To jest szczyt formy, w której jesteś teraz, czy najlepsze to, co ma do zaoferowania Lidia Fidura w ringu, zobaczymy na Mistrzostwach Unii Europejskiej? Nie, ja myślę, że to jest tak 60-70% mojej formy. Powiedz mi teraz, jakie są perspektywy? 3 lata, już mówiliśmy, przygotowań olimpijskich. Jesteś wspomagana przez jakąś, masz jakieś stypendium, powiedz mi, czy możesz ze spokojną głową przygotować się do tych igrzysk olimpijskich, czy cały czas czekasz na to, aż znajdą się sponsorzy, którzy pomogą ci w tej drodze olimpijskiej? No ja cały czas czekam na właśnie takie wsparcie od sponsorów. Mamy stypendium z klubu, no teraz niestety zostało jeszcze nam obcięte to stypendium, bo wiadomo, skończyły się czas przed igrzyskami. No i troszeczkę nam obcięli stypendium, także no nie jest łatwo, trzeba i pracować, i trenować, a wiadomo, nie da się tak łatwo pogodzić i pracy, i sportu, bo trzeba poświęcić tam ileś czasu na pracę, później na trening, to jest jednak męczące, no nie da się tego tak połączyć, żeby był taki wspaniały efekt później. A można połączyć dwie dyscypliny sportu, bo niedawno w Mistrzostwach Śląska widziałem Ciebie w zupełnie innej dyscyplinie, też wprawdzie w sportach walki, ale zupełnie innej. To jest jakiś rodzaj odpoczynku od tego boksu, nie wiem, jakiejś higieny psychicznej, fizycznej? Znaczy akurat było tak, że wiedziałam, że będą Mistrzostwa Śląska właśnie w karate Kyokushin i tu przy okazji pozdrawiam cały mój klub karate Kyokushin z Rudy Śląskiej. Po prostu wiedziałam, że będę w formie, będę mogła startować. Skontaktowałam się z klubem, jak najbardziej mnie przyjęli, powiedzieli, zapraszamy, super, że będziesz startować. Także startowałam, udało się, miałam 4 walki. No i nogi się nie zostały, nóg także ugrzywałam, nie tylko ręce szły w ruch. Tak jeszcze wyliczmy. Zwycięstwo w turnieju Feliksa Sztama, statuetka, którą otrzymałaś tutaj od pani prezes fundacji Feliksa Sztama. Piękny pas, który po raz pierwszy mistrzowie, zwycięzcy turnieju Sztama otrzymują. Czy jest jakaś to przymiarka do boksu zawodowego? Chciałabyś w przyszłości dzierżyć pas zawodowej mistrzyni świata? Miałaś taki zamysł, myślisz o tym gdzieś w przyszłości, jesteś bardzo młodą zawodniczką, wszystko przed tobą, po olimpiadzie być może. Przecież jest taka szansa, żebyś spróbowała się na ringu zawodowym. Właśnie być może wszystko jest możliwe. Ja nie mówię, że nie i nie mówię, że na pewno tak. Tutaj właśnie cała ta impreza, cała ta otoczka bardzo właśnie tak wchodziła w styl zawodowy i ten pas. Wiedziałam, że taki pas będzie do wygrania, to było na pewno też mobilizujące, bo no, chciałam taki pas w kolekcji. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Serdecznie gratuluję pięknego występu tutaj i mam nadzieję, że przy najbliższej okazji się tutaj zobaczymy. Może niekoniecznie w Warszawie, przy okazji innych zawodów. A do potencjalnych sponsorów raz jeszcze tutaj kierujemy apel, żeby wspomagać nasze najlepsze pięściarki, które prezentują najwyższy poziom światowy, a żeby się należycie przygotować do Igrzysk Olimpijskich, rzeczywiście potrzebują pieniędzy na starty, na inne medykamenty. Tak, każda pomoc się przyda, także jeżeli jest ktoś chętny, to bardzo prosimy o pomoc. Dziękuję uprzejmie.